Yeah, selfie stąd. Odpowiednio daleko od brzegu, to w wodzie pływają takie morskie fule. Z plaży, słuchaj, dwa leszcze. Jest i Andrzej. Andrzej, masz okonia. Tak, trzy okonie jednego leszca. Myślałem, że będzie łatwiej, ale tutaj jest dosyć dużo ludzi, to raz, te kółka mi się obracają. I to jest problem, trzeba będzie jakąś małą przyróbkę zrobić, bo obawiam się, że poszorowały trochę dno. Mam nadzieję, że wody nie nabieram. Specjalnie odczepiłem kamerę, żeby wam pokazać, zobaczcie. Nawet ktoś tam kameruje z dużej kamery chyba. A tam Zosia kapłynie. Sympatycznie, muszę powiedzieć. W sumie to nie wiem, jak daleko jestem od brzegu, kawałeczek jest. Wędkarze morscy wiedzą, że jak się wypłynie odpowiednio daleko od brzegu, to w wodzie pływają takie morskie fule. No ale wiecie, 30 stopni dzisiaj, trzeba się nawadniać, nie? Wasze zdrowie. Jestem na wysokości rudnika, czyli wąwozu chłopowskiego, no i nic. Muszę wam powiedzieć, że falka na kamerce wyglądała, jakby była glata, nie? Ale falka taka, zobaczcie, jest. Na razie nie jest jakaś męcząca. Jak tak sobie pyrtam delikatnie do przodu, no to mam 4,9, 4,5, 5 mniej więcej gdzieś tak. Nie ma co ukrywać, że płyniemy chyba z falą. I to na pewno nie chyba, będzie ciężej wrócić. No niemniej jednak ekosonda Dipper nie pokazuje ani jednej rybki. Robimy tak, jest trolling, taki lekki. I dodatkowo jeszcze spinning z ręki. A jak coś będzie, to weź. No fale są całkiem. Wirujący ogonek. Myślę, że może być spoko sprawa. Spróbuję tym zejść nisko i coś połowić, bo to coś tu się zaczyna, nie powiem, że coś się zaczyna dziać, słuchajcie. Niemniej w samej toni, na mniej więcej 2 metrach. Kurczę, ma kopa. Idę na godzinę. Tylko że przynęty pływają górą. Kasełko pod zawleczką. Jesteś królem! Tak, królem morskim. Takim Posejdonem. Jakby ktoś się pytał, czemu łowię tutaj, odpowiedź jest banalnie prosta. Bo tu się da zbudować kajak. W Kłapowie, między Kłapowem a Władysławowem, jestem w stanie zjechać sobie na plażę kajaczkiem i go wrzucić do wody. Kajak płynie no teraz 5,5. Także jestem w stanie sobie tutaj do Rozewia dolecieć i z powrotem. Także tutaj nie chodzi o jakieś specyficzne mega miejscówki, jakiś kosmos, bo sami widzicie, że tego tych okoni tu nie ma. Natomiast miejsce, gdzie można zwodować kajak, nie? To chyba zrozumiałe. Następną taką miejscówką będzie Karwia. Tam można rzeką zwodować kajak, no i opływać tam te rejony. Zaczyna być no, wymagająco, czyli już nie da rady trollingować sobie od tak na dwa. Spróbuję poćwiczyć troszeczkę ten wirujący ogonek. I potem, jak nic to nam nie da, to popróbujemy coś innego. Aż do skutku. Miejsce wydaje się być dobre. Natomiast takich miejsc tutaj jest na pęczki. To nie jest tak, że to jest jakiś ewenement. Także się nie sugerujcie. Cześć, Andrzeju! Próbuję złowić okonia! Na plaży Andrzej Dechnik stoi na surfa i mówi, że już złowił okonia, 40, więc jest dobrze. Może i my złowimy. Jest. Było, ładnie było branie. Pierwsze branie dzisiaj. I na ten wirujący ogonek. I było takie fajne, bo to zielsko, które tutaj jest bardzo miękkie, więc jak jest branie, to jest je po prostu czuć. Da się bez problemu je odróżnić. To nie jest jakaś groźna wylibułki, idziemy pogadać. Jeszcze się nie wywrócił. Ja założyłem woblerka.
Bo Tomek z Kuską mówi, że woblerki najlepsze lubią Wisłę. Wiesław Kępka też to samo mówi. Ja założymy woblerka i zobaczymy, co to da. Mamy zielsko nawet na woblerku. Szedł za głęboko. Albo to zielsko było za płytko. Tu jest płcizna do 1 metra. Trzeba bardzo uważać z tym trollingiem. No i fale są takie, zobaczcie, takie męczące. Męczące, co najmniej męczące. Pierwsza wlewka z boku. Ale zobaczcie, krajaczek dzielny, nie? Szkoda gadać. Pływamy już 4 godzinę i nic. Bym powiedział tak, wszyscy malkontenci, którzy mówią, że nie wiem, zdradzą miejscówki. Nic z tych rzeczy, sami widzicie, że to tak dobrze nie wygląda. W mojej magicznej skrytce, natomiast oprócz oczywiście masy gum od Fishbuya, no musi być morski full, nie? Słuchajcie, 4 godzina nad wodą, także należy się coś. No i zobaczcie, nawet McDonald's tutaj ma swoją siedzibę u mnie na tym kajaku, także wspiera mnie. Mała przerwa, nazwijmy to kolacja, bo gdzieś tak 18 godzina, myślę, że najlepsza pora przed nami i myślę, że to się może udać. Nie dajemy za wygraną, myślę, że tak do 21 będziemy pływać. Słuchajcie, tak ładnego zapisu to jeszcze nie mieliśmy. Jak tu nic nie będzie. O, ale fala. No to teraz mikrowlewka z drugiej strony. Jak tu nic nie będzie, to duba będzie. Chyba nie będzie. Znaczy się na pewno nie teraz. Czyszczę tylko wobler. I zobaczymy, co jest pod kapslem. Bo ta piwa mają coś tam pod kapslem. I co my tu mamy? Razem możemy więcej. Zobaczcie, a kajaczek to był wasz pomysł. Także wasze zdrowie. Yes, selfie stopkę. Łyk morski full. I pokażę wam, jak to wygląda w praktyce, jak się płynie. Bo jak tak się stoi, no to się buja po prostu na boki. I tyle. A jak się płynie, no to dochodzi ten nasz ruch. I w tym momencie bywa zabawka. Trzymam wiosło, żeby znowu coś się nie stało. Poprzednim razem wędka wylądowała w wodzie. No i tak to jakoś wygląda, nie? Ogólnie to sprawa. Kajaczek się zachowuje bardzo dobrze na tych falach, nawet takie bokiem bierze. Lecimy do Andrzeja zobaczyć, może coś na surfa mu wzięło. Bo jest tutaj właśnie na wysokości rozedzia. Pierwsze wodowanie takie w międzyczasie, kiedy sobie łowimy i jesteśmy na plaży. Jest koło nas Wiesiek i Wiesiu, słuchaj, z plaży, słuchaj, dwa leszcze. Kurwa, ja nie mogę dorwać z takiego kajaka nic. Jak ty to robisz, powiedz. Daleko rzucam po prostu. To no, ale dalej niż kajakiem ty wypływasz. Niemożliwe! Jest i Andrzej. Andrzej, masz okonia. Tak, 3 okonie jednego leszca. 3 okonie jednego leszcza, pokaż te okonie. A już to wsiądę, bo pokazałem to. Okonie wypiły. One wypiły, wypiły, one mają, wiesz, o nie. Bo to weekend, zobaczcie. Tak, takie fajne okoliczności przyrody. Nie ma w Czasowiczów za dużo. Ale rybki są. Tylko czemu z kajaka nie ma? Coś robimy źle. No i fajne spotkanie. Takie pod koniec dnia, mało rybnego. Zobaczcie, oni więcej tych rybek mają z brzegu na surfa niż my na spinning. Łowił jeszcze koło nas Tomek z bellybolta i też nic nie miał. Paru spinningistów jeszcze było i nie widziałem, żeby coś mieli. Także ten spinning
no wcale nie jest taką metodą wiodącą tutaj, nie? Zobaczcie. 19. A to konie powinny tłuc jak szalone. Ale nic takiego się nie dzieje. Tutaj mamy 2,5 metra. Rybek nie widać. Dno też takie sobie. Kurczę, nie wiem jak to interpretować. Pogoda dzisiaj? Nie wiem. Zarzuciłem nie za daleko. Będę trollingował z ręki, ale pionowo będę to trzymał. Żeby nasz woblerek no, nie schodził aż tak głęboko. Zobaczymy co i jak. No, mamy teraz 2 metry głębokości. Jakie zapisy są? Natomiast tutaj jest sporo leszcza i wiadomo, leszcz na taki woblerek to raczej nie weźmie. No ale zobaczymy. Nastawiamy się na okona. Może będzie. Sprawa. Zlokalizowałem taką górkę pod wodą, natomiast przed tą górką chyba był leszcz. Chyba był leszcz, bo było widać symbol rybki, tak jak to widzicie teraz. No i to co się poszybowało w dół, no Bipper tak to pokazuje trochę dziwnie, śmiesznie, ale chyba to był leszcz, tak mi się wydaje. No i stało się, wkręciłem się w śrubę okrętową. Ale faktycznie mogłem ją wyciągnąć, wiecie? Zapomniałem, że mogę przecież wyciągnąć ją i byłoby wszystko spoko. Ale zaplątało się dosyć sporo. Cały dzień trollingowania, no i nic. Te magiczne miejscówki, co wszyscy mówią, że tutaj są pewniaki i tak dalej. Zobaczcie, okazało się, że to wcale nie jest aż takie pewne. Następna rzecz, zobaczcie. Łowiłem na wiele przynęt. Ostatnio trollingowałem taką przynętą. Takie pierwsze koty ze płoty, jeżeli chodzi o wodowanie kajaka gdzieś tutaj w okolicach Rozewia, Władysławowa. Spodziewajcie się tego więcej. Będziemy łowić to konie, mam nadzieję, że kiedyś się do niej dorwiemy. A teraz ciśniemy w stronę plaży. Ej, trochę morale siadły. Kolejny dzień bez rybki, nie? I kolejny film bez rybki, ale nie dajemy sobie gramy. Cześć!